Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC równa się BC. Na podstawie AB tego trójkąta leży punkt D, taki, że AD równa się CD, czyli od razu sobie zaznaczmy AD równa się CD, czyli to są odcinki tej samej długości, możemy sobie też X tutaj wpisać i tutaj. Oraz BC równa się BD, BC równa się BD, czyli tutaj będzie jakiś Y i tutaj będzie jakiś Y odcinki tej samej długości. Oraz kąt BCD ma miarę 72 stopnie. Wynika stąd, że kąt ACD, ACD, czyli ten kąt, oznaczmy go jako alfa, ma miarę. Mamy znaleźć sobie kąt alfa. To teraz jak tego dokonać? Po pierwsze, zobaczmy, trójkąt ADC jest trójkątem równoramiennym, bo odcinek CD i odcinek AD są tej samej długości. Zatem skoro tu zaznaczyliśmy alfa, to i tutaj też będziemy mieli alfę. Kolejna rzecz, trójkąt CBD też jest równoramienny, bo tu jest Y i tu jest Y, czyli tu jest kąt 72 i tu będziemy mieli kąt 72 stopnie. Skoro tu mamy 72 stopnie, to ile tutaj będzie stopni? Tutaj się dopełnia do kąta półpełnego, czyli do 180 stopni, czyli w tym miejscu muszę mieć 108 stopni, gdyż 108 plus 72 daje mi w sumie 180 stopni. Tutaj mamy 180 stopni na tym łuku. I teraz tak, skoro tu mam 108 stopni i to wszystko jest w trójkącie ADC, no to piszemy sobie alfa plus 108 stopni równa się 180 stopni. Czyli dwie alfy to się równa 180 stopni, odjąć 108 stopni, czyli to jest po prostu 72 stopnie. To są 72 stopnie. Dwie alfy to 72 stopnie, dzielimy sobie stronami przez 2. Jedna alfa to jest 36 stopni i to jest odpowiedź B.